Myki live audycje na żywo. Codziennie, 7 dni w tygodniu, co wieczór spotykamy się na platformie Facebook Gaming. Pij do linku w opisie albo na platformie Facebooka. Wyszukaj Dobrodziej, obserwuj, zalajkuj i kliknij w ten dzwoneczek. A także na G2 najtańsze giereczki z kodem Dobro 3% zwrotu. Link również znajduje się w opisie. Zapraszam. Tam znajduje się stadion Cardiff Narodowy. Tutaj płynie rzeka Taff. A to jestem ja. Witam wszystkich po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii Harry Potter Wizards Unite. Już po przerwie tydzień byłem w Polsce na trzecim sezonie Horsemenów. Nakręciliśmy kilka naprawdę bęgierów dla Was. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Horsemeni, to zapraszam jak najbardziej. A ja no niestety nie udało mi się nic nagrać w Polsce. Mieliśmy tak napięty harmonogram, że sporo mnie ominęło. Stoję w miejscu w czarodziejskim świecie, ale wracam i od razu kręcę następne odcinki. Mimo że tam wiadomo, że zainteresowanie pewnie już mocno spadło, to zdecydowałem się wrócić i pokręcić jeszcze więcej. Szczególnie, że dzisiaj nadal trwa jeszcze przez 2 dni event w świecie Harry'ego Pottera Wizards Unite z magicznymi zwierzątkami, czyli po prostu Hagrid nam każe znaleźć kilka takich eleganckich stworzeń. Zobaczcie tutaj, po prostu wchodzicie w... wchodzicie tutaj w wydarzenia i macie specjalne. O! Jak widzicie, jeszcze 2 dni i 3 godziny będzie trwał evencik. Fantastyczne wydarzenie, fantastyczna flora i fauna. Macie 4 zadania do wykonania. Jeśli te zadania wykonacie, no to będziecie w stanie zarezerwować coś, o co ja już się pytałem przez dłuższy okres czasu, czyli te zakazane księgi. Zakazane księgi co ci dają? Dają ci to, że w profesji jesteś w stanie odblokować kolejne zaklęcia, świstokliki. Do świstoklików za chwilę przejdziemy. Mamy kolejne świstokliki do otwarcia, fantastyczne świstokliki, które też są związane z wydarzeniem. Ale najpierw pokażę Wam tutaj profesja. Wchodzimy w lekcję. Pyk. I właśnie, mamy w tej chwili 6 zakazanych ksiąg, które są dostępne tylko i wyłącznie poprzez robienie zadań w eventach. Te zadania naprawdę nie są trudne. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma taką rutynę z Harry Potterem, żeby zawsze tam, nie wiem, przejść tam kilometr, dwa, porobić te swoje jakieś zadania, no to wtedy bez problemu wydaje mi się, że to się po prostu wplata w rozgrywkę, także bardzo przyjemnie się je robi. Ja praktycznie zrobiłem pierwsze 3, zostało mi ostatnie zadanie. No tak na lajcie, nawet nie zwracając uwagi, po prostu coś się pojawiło, to łapałem, coś się pojawiło, to podniosłem i tyle. I już praktycznie mam cały event za sobą, a pierwsze 3 dni eventu, trwało on przez tydzień, kompletnie mnie ominęły, bo byłem w Polsce i mieliśmy tak napięty harmonogram, że nawet nie miałem czasu odpalić giereczki. No dobra, co my tu mamy? Może tutaj, o! Mocniejsze zaklęcie uszkadzające. Osłabia wytrzymałość wroga. O, to się przyda. Myślę, że to zaklęcie będzie dobre właśnie do walki w twierdzach. Też pisaliście mi w komentarzach, żebym używał zaklęć, jak będę walczył z twierdzami. Teraz mój czarodziej będzie trochę bardziej rozwinięty dzięki zakazanym księgom, które zdobyliśmy, więc na pewno będziemy próbować jeszcze raz przebić się przez jakąś twierdzę. Może się uda kolejną komnatę wieży czy coś takiego odblokować. Dobra, to sobie zrobiliśmy. Tu mam jeszcze 6. Czy coś mogę z tym zrobić? Wątpię. Potrzebuję więcej scrolli. No i więcej ksiąg zakazanych. Mam nadzieję, że ukończymy ten ostatni etap tego evenciku i nam wpadnie kolejne 5 ksiąg zakazanych. Cholera, w ogóle zdałem sobie sprawę, że wziąłem złą rączkę do GoProsa i nie mogę Was tak normalnie rozstawić na ziemi, kucnąć sobie i na dwie ręce złapać. Także dzisiaj będzie dosyć wyzywający odcinek, gdzie po prostu muszę używać jednej ręki. Mamy tutaj standardową znajdźkę szalonego Moody'ego. Próbujemy tutaj wykręcić. O Jezus, ale koślawo to poszło. Ojejku, ojejku. No cóż, tak to bywa, ale może się uda. Nie, nie udało się, ale nie uciekła. Myk. Nie no, jedną ręką to jest po prostu masakra, powiem Wam. Nie potrafię się przyzwyczaić do tego, żeby jedną ręką operować, ale no czasami się udaje złapać. Także tak myślę, że na luzie, jak nie ma jakiejś większej presji, że naprawdę chcesz złapać jakąś nieznajdźkę, no to można jedną ręką tak po prostu sobie majtać, co nie? Dobra, przechodząc do świstoklików, obecnie podczas eventu nie wiem, czy te świstokliki zostaną, czy są tylko dostępne przez okres działalności eventu z tą magiczną fauną i florą. Mamy do dyspozycji świstokliki 7-kilometrowe, które znajdujemy w taki sam sposób jak 2, 5 i 10. Mi się udało aż... ile? Raz, cztery, 4 świstokliki 7-kilometrowe złapać. Są to fantastyczne świstokliki i zakładam, że z nich wypadają właśnie rzeczy eventowe, więc otwieramy. To są moje pierwsze świstokliki z tego rodzaju.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, dawaj tego buta. Wchodzę. Wow. Wow, jak to ładnie wygląda. Bardzo ładnie to wygląda, co nie? Wchodzimy, sprawdzamy. Tutaj też łapiemy. I tutaj też. No i elegancko. Dobra. Kurde, tutaj jeszcze. No, dobra, mamy. Myślałem, że już złapałem całe 5, ale jednak nie. Fantastyczna wnykopieńka. Wow, okej, nieźle. Czyli tak, jest to, miałem rację. Jest to przedmiot, który jest potrzebny właśnie do uzupełnienia rejestru z fantastyczną fauną i florą. Trudne słowo. Przez tydzień odzwyczaiłem się kompletnie od nagrywania gameplayów i teraz język mi się plącze, ale trudno, damy radę. Powiem wam, że tak jak narzekałem na to, że jest troszeczkę za gorąco, po tygodniu w Polsce jestem niesamowicie wdzięczny, że funkcjonuję w Wielkiej Brytanii, gdzie temperatura jest przystępna, co nie? Bo to, co się dzieje w Polsce, jak wylądowałem w poniedziałek, to chyba było z 35 stopni, ja się po prostu topiłem i to w zastraszającym tempie, tak się źle czułem, głowa mnie bolała, cały byłem przepocony, niezadowolony, a tutaj no w tej chwili mamy, nie wiem, z 26 stopni w Cardiff, ale odczuwalna, podejrzewam, że jest około 23 stopni. Żyć nie umierać, także naprawdę szanuję ludzi, którzy w takim upale w Polsce są w stanie funkcjonować, pracować, czy nie wiem, grać w Harry'ego Pottera obojętnie, bo masakra, bo w takiej temperaturze to ja bym tylko na leżaku leżał i to nasmarowany kremem tak plus 50 co najmniej. To niezły zakazany las. Dobra, pięknie, pięknie, idziemy dalej. Fantastyczna wnykopieńka i mamy kolejną. Dobra, umieszczamy zdjęcie w naszym rejestrze. Jak widzicie, mamy już tak, jedną sztukę tego. 10 poziom, ale to leci, co? Kurde. I dostajemy też te pieczęcie magicznej fauny i flory, które na pewno dzisiaj będziemy chcieli sobie przetestować w twierdzach, żeby zobaczyć, co ciekawego tak naprawdę wypada z twierdz, jeśli użyjemy danej pieczęci, co nie? Dobra, zdjęcie umieszczamy. Brakuje nam jeszcze 3-4 jednorożców. O, znalazłeś wykopieńkę. Sprawa byłaby zachwycona. Kolejna żywa istota zwrócona do lasu. Zostało jeszcze tylko z 500. No nieźle Hagrid, ale mamy już hipogryfy, mamy tego, nie wiem, jakiś wściekły pieniek, brakuje nam jeszcze tej salamandry, jakiegoś pająka, no i 4 jednorożców. Jednorożce myślę, że damy radę, bo one się pojawiają, rzadko, bo rzadko, ale się pojawiają, ale nie wiem jeszcze co z salamandrą i z tymi pająkami, możliwe, że one wypadają właśnie z twierdz. Dobra, udało się, po drobnych problemach technicznych, ale się udało. I to są chyba wszystkie nasze świstokliki właśnie, czyli wnykopieńka, czyżby tylko... Aż nie chce mi się wierzyć, że 4 świstokliki 7-kilometrowe i ze wszystkich to samo wypadło. Podejrzewam, że to jest tak skonstruowany ten event, że wszystko trzeba porobić. Trzeba wychodzić trochę świstoklików, żeby dostać te wnykopieńki. Trzeba połapać trochę jednorożców, trochę hipogryfów, czyli to po prostu zbierać z mapy te. A podejrzewam, że te pająki i salamandry wypadają z twierdza albo z czegoś jeszcze, o czym nie wiem. Też jak możecie zauważyć, mam tutaj 4 już 10-kilometrowe świstokliki. Chciałbym jeszcze tak z jednego znaleźć minimum, zanim zrobimy sobie taki dedykowany odcinek z Dobrodziej chodzi wiele godzin i wychodzi 10-kilometrowe świstokliki razy 5, żeby zobaczyć, jakie ciekawostki nam wtedy wypadną. No ale to jeszcze tak się wstrzymuje, może się uda i z 1/10 jeszcze znaleźć, wtedy to by był fajny odcinek z długiego spaceru, no i też wielkie otwieranie na końcu takiego odcinka. Jeśli takie coś byście chcieli zobaczyć, to oczywiście zostawcie komentarz albo tam łapeczkę w górę, jak wolicie. Patrzcie, rzadki okaz centaura na wolności pożywia się ze swoimi współtubylcami, bratyńcami, nie wiem jak to się nazywa. Tamten aż się przewrócił z wrażenia, jak usłyszał moją łamaną polszczyznę. Piękna sprawa. A my jesteśmy zaraz przy twierdzy i będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście coś ciekawego wypada na tych pieczęciach z magicznej fauny i flory. No i udało się pokonać pierwszy poziom komnat w wieży. I tak, znowu tak jak myślałem, dostaliśmy jedną z tych fantastycznych akramantul, czyli po prostu trzeba by zrobić kilka tych wyzwań w twierdzach, żeby zdobyć 3 bodajże są potrzebne, żeby... Tak, 3 są potrzebne, żeby ten rejestr uzupełnić. No i teraz podstawowym pytaniem jest, skąd zdobyć salamandrę. Napiszcie, jak wam idzie, jeśli bierzecie udział w evencie, czy znaleźliście tą salamandrę, bo wszystkie inne wydaje mi się, że mniej więcej wiem, w jaki sposób poszukać. Brakuje mi tylko chyba jeszcze 4 jednorożców, no i musielibyśmy jeszcze tak
tak z 3 razy zrobić pewnie też, żeby dostać tę młodą akramantulę. Może też salamandrę się dostaje z wyzwań czarodziejskich, tego nie jestem pewien, ale chyba też nam tutaj daily wpadło, tak, mamy wreszcie zrobione całe daily, elegancko, bardzo polecam robienie tych daily, bo są to naprawdę łatwe zadania, łatwo to zrobić codziennie, a można przynajmniej zawsze jakieś takie przedmioty sobie uzyskać. Osiągnięcia, coś my tutaj mamy, dobra, 5 scrolli, nice, bierzemy od razu, bardzo fajnie. Tutaj dodatkowe rzeczy znowu nam rosną. No dobra, powoli do przodu, rozwijamy się jako czarodziej. No szkoda, że przez ten tydzień nie udało mi się w ogóle grać, jak byłem w Polsce, tylko bodajże jak był jeden dzień, to udało mi się tak przejść z mieszkania Krzysia do mieszkania Bladiego piechotą. To było, nie wiem, z 3 km i trochę połapać. Żadnych innych znajdziek nie zauważyłem. No i też zdecydowanie mniej zauważyłem, przynajmniej we Wrocławiu, na tej trasie, żeby było właśnie tych karczm czy szklarni. No i udało się, drugi poziom komnat w wieży, tym razem za pomocą eliksirów, sprytu i zaklęć, które polecaliście mi, aby rzucać w sekcję komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Bez problemu, zostało nam tam chyba z 2 minuty i tak naprawdę nie było sytuacji, gdzie jakoś tak bardzo bym nadużywał te eliksiry zdrowia, więc mamy to, tylko że tym razem niestety z tego co widzę, dostaliśmy tylko lipną różdżkę, a nie dostaliśmy już nic z fantastycznej flory i fauny. Szkoda, bo liczyłem, że tutaj już będziemy mieli z dwie te tarantuly, ale za to komnata wieży poziom 3 odblokowany. Tylko że tak średnio już jestem... O, świstokilkofer, fantastyczny, to od razu go sobie odpalimy chyba. Tylko że tak średnio już stoję z eliksirami, więc dzisiaj to już raczej nie będziemy podbijać tych twierdz, ale mamy potwierdzone, że na pewno te fantastyczne tarantule czy arachno, coś tam wypada z tego, więc warto robić, tylko musicie używać pieczęci tej, którą dostajecie z levelowania właśnie tych fantastycznej flory i fauny. No, także ja zapuszczam świstokilkofer i idę dalej. Ajajaj, trochę mnie czas nagli, powiem wam szczerze. Musiałem jeszcze skoczyć do biura, mimo z mojego ubioru. Musiałem jeszcze skoczyć do biura, odebrać trochę poczty, bo tam coś przyszło i tam, że niby pilne, trzeba podpisać jakieś pierdoły. No ale dobra, zebrałem i przynajmniej zakończymy odcinek sobie na dobrej nutce, bo 19 poziom udało nam się wbić, więc ja już tutaj to zamykam i obecna sytuacja wygląda tak, że jeszcze potrzebujemy bodajże 2 jednorożców, salamandry i 2 pająków, które wiemy, mamy potwierdzone, wypadają z twierdz, jeśli używamy tych pieczęci do magicznej fauny i flory. Więc o co chodzi? O to, że nie olewajcie eventów. Jeśli pewnie w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, został wam jeden dzień do zakończenia eventu, naprawdę jest łatwo zdobyć kilka ksiąg, które wam umożliwią rozwój waszego czarodzieja. Więc róbcie to, po prostu to róbcie, bo jest to łatwe, przyjemne. Ja już prawie zakończyłem. Mogę wam tutaj pokazać, że no co, zostały nam takie zadania jak uważ 7 sztuk eliksiru, na pewno to zrobię w ciągu 2 dni i 2 godzin. Otwórz jeszcze 4 świsto kliko kufry, które mam już też zapuszczone i musimy jedynie jeszcze jedno czarodziejskie wyzwanie zrobić, które zapewne jutro sobie zrobię podczas porannego spaceru przed pracą. Więc eventy, konieczność. Jedyny sposób, który póki co jest znany do zdobywania zakazanych ksiąg, które są potrzebne w rozwoju waszego czarodzieja, waszej postaci, a bez tego no to nie będziecie znać zaklęć, które ułatwią wam walkę z twierdzami i zdobywanie coraz to lepszych pierdółek. Więc żegnam się z wami, taki szybki informacyjny odcinek na szybko dzisiaj kręcony, żebyście wiedzieli po prostu, że jest evencik, że warto i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć, siemano, pa!